Hej, dzień, witajcie, ja jestem Universe i witam was w nowej grze o nazwie City Skylines. To jest co innego niż Minecraft, ale pamiętajcie zostawić łapkę w górę pod filmem. I teraz, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Więc tak, standardowo odpalamy nową grę. Weźmiemy sobie, może, nie wiem, możemy wziąć nawet coś, gdzie jest bardzo dużo surowców i gdzie jest dużo miejsca. O, na przykład to. To miejsce chyba będzie ok. Albo, wiecie co, bo tutaj jak patrzę, o, są tory, dobra. Bierzemy oto to miejsce. Teraz zaczniemy całą grę od nowa. No tak, tutaj nam ten ćwierkacz mówi, co mamy zrobić, więc... Dobra, bierzemy tą autostradę. Aha, od tego się zaczyna, dobra. Jakby co, to ja mało w tą grę grałem, ale w miarę ją ogarniam. Tylko nie wiem, jak tutaj... A, dobra, połączymy sobie tak. Dobra, i to sobie usuniemy. Nie wiem, czy te dźwięki macie za głośno, zaraz to zmienię i widzimy się za chwilę. Dobra, już widzimy się po przerwie, to tak. Postawiam tutaj sobie pierwsze takie drogi do autostrady. I tutaj można zrobić w sumie takie małe rondo od razu. Tylko, o, zrobimy to tak może. Tutaj weźmiemy sobie... O, takie koło zrobimy. Dobra. O. Dobra. I kąt 90 stopni. Dobra. Trochę duże to rondo. Dobra, zmniejszymy. Mam zamiar teraz dobić do... Może do 1000 ludzi. Lub do... Przynajmniej... Jak tutaj w ogóle... Pokazane? O, zrobimy sobie może dzisiaj do wsi lub niewielkiego miasteczka. Zobaczymy. Więc tak, tworzymy. O, tutaj zrobimy sobie teraz chyba prostą linię, dobra. Jeżeli macie jakieś pomysły, co tutaj można zrobić lub nazwać jakąś dzielnicę w przyszłości, to możecie pisać oczywiście w komentarzach. Jakby co, nie hejtujcie w komentarzach, że ja budować miast nie umiem, bo to nawet się akurat z tym zgadzam. Ale no cóż, mówi się trudno. Sklepów na razie nie budujemy, bo nie ma zapotrzebowań. Dobra. Teraz chyba tego wystarczy i teraz trzeba, o tak, tutaj. Aha, zapomniałem. Weźmiemy sobie tutaj jeszcze... Dobra. Chyba wiem. Najwyżej mówi się trudno. To stawiamy tak. A to tak. Dobra. Tutaj połączymy sobie nasze miasto. To właśnie tak. O, tutaj można postawić wiatraki. Jakby to powiedzieć, nasze miasto będzie takie ekologiczne. Nie będzie niszczyć środowiska. Mam taką nadzieję. I chyba tak zostanie. Najwyżej zrobimy jeszcze jakieś jądrowe, ale to już nie będzie bardziej chroniło środowiska, ale no. Dobra. Wszystko jest ok. Na razie miasto się rozwija. Więc jak miasto się bardziej rozwinie i jak będę miał więcej zapotrzebowań, to za chwilę się widzimy. Dobra, tutaj stworzymy sobie taką wytwórnię. I to będzie dział przemysłowy. To jest po prostu połączenia dwukierunkowe. O, dobra. I teraz bierzemy pędzel. I malujemy. Dobra. Jest chyba ok. Dobra. Na razie chyba jeszcze nie zarabiamy. A nie, już powoli zarabiamy, jak widać. A nie. Tracimy kasę. Tracimy kasę. Ludzie. Trzeba coś z tym zrobić, więc szybko zabieram się do roboty i... O, kurde. Mamy lekki problem, widzowie. Jak widać, coś mi tu trochę nie wyszło. Dobra. Może zaczniemy zarabiać teraz. O, i teraz można poprowadzić... Jak nie można. O, wiem, co zrobimy. Podatki. Zmniejszymy podatki za prąd i podatki za wodę. Żeby nam nic nie zżerało, tak?
I czy to zadziała? Tak, działa, jak widzicie. Zrasta nam teraz. Nie obniża się nic. To trzeba szybko zacząć tutaj budować rurociąg. Małymi krokami. Dobra, patrzcie, już mamy tutaj. Jak widać, przybliżę to potem w montażu. Zwiększa się nasza kwota już tutaj. Fundusz miasta, tak? Teraz czekamy, przyspieszymy sobie i jak uzbieramy jakąś sumkę, to się po prostu zobaczymy. 2000 years later. Dobra, widzowie, mamy tutaj już osadę. 400 ludzi mamy. O nie, ale patrzcie, mamy tutaj teraz kliniki oraz szkoły. Ale mamy też pożyczki. Więc weźcie. O, i patrzcie, dostaliśmy kasę. Więc możemy teraz połączyć wszystko. I będzie dobrze. Jak widać, dostępność elektryczności jest słaba. Damy sobie tutaj trochę więcej. Dobra. Teraz powinno być ok. Widać, nasze miasto już coraz większe. Ale teraz patrzcie, co mamy. Mamy budżety. A czy podatki? Więc podatki sobie zwiększymy do ilu? Do 10 może. Niech nam tutaj trochę zarabiają. A czy niech nasze miasto zarabia. Trzeba zacząć wysypiska także tworzyć. A wysypiska będą tutaj. Więc bardzo dobrze. Tylko czy to będzie miało łączenie? Tak, będzie. Dobra. Stawiamy. Już nasze pierwsze ciężarówki właśnie lecą. I teraz ogólnie odnośnie kanału. To będzie wyglądało tak, że będą teraz różne gry, nie tylko Minecraft. Także jeżeli wam się to nie spodoba, ale też właśnie wiem, że niektórym się spodoba, będzie na kanale także Fortnite się czasem pojawiał, ale nie wiem właśnie, czy nie częściej niż City Skylines. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Minecrafta będzie już trochę mniej, ponieważ już trochę długo go nagrywałem. Chyba 2 miesiące. Ale powrócimy do niego. Jak zbierzemy ekipę, to od razu tworzymy serwer dla każdego. No i tak, zarobimy teraz już po 1000 na miesiąc, 1500. Jaki miesiąc? Tydzień. Więc bardzo dobrze. Tutaj mamy teraz osadę, tak? Więc zrobimy do wsi może dzisiaj. Taki krótki odcineczek. Powiększymy teraz trochę miasto. Proszę bardzo. Stać nas na razie. Na razie oczywiście. Więc nie przesadzajmy. Tutaj o, porysujemy sobie mazidłem. Mazidłem. Boże, jak ja to nazywam dziwnie. Budują nam się tutaj wszyscy. Więc chyba im się tutaj podoba. O Jezus. Zapomniałem, widzowie. Patrzcie, tutaj wody nie mają przyjaciele. Ale my im tutaj pomożemy. Tutaj postawimy wiatraczek. Może jakoś blisko? Nie, nie stać nas. Jesteśmy zbyt biedni. Więc nic na to nie poradzę. Tutaj już smród się zbiera. O Jezu, widzowie, będzie na początek trudno. Ale będziemy musieli odblokować to. A to się dopiero 14 tysięcy ludzi odblokowuje. No i patrzcie, za chwilę mamy 18 tysięcy. Fuuu, Jezu. Do 18 tysięcy jeszcze brakuje. Będziemy mieli 800 za chwilę ludzi, więc dużo nam się odblokuje. Nawet patrzcie, zużycie energii. Aha, to są przepisy. Aha, czyli że teraz mam dzielnicę. No tak. Porobimy sobie tutaj jedną dzielnicę. I potem możecie pisać w komentarzach, jak ją nazwiemy. I tak. Na tym będzie opierał głównie mój kanał teraz. Na tworzeniu różnych tutaj miast. Oraz na challenge'ach. Jak i Minecraft'cie, Fortnite'cie, tak. I mamy to, stało się. Mamy już wieś. I aktualnie, jak to się to robiło? Tak, to się robi, tak. Tworzymy naszą pierwszą dzielnicę. Ogólnie pokażę wam taką fajną ciekawostkę. Ponieważ te domki, które się tak świecą fajnie, nie występują normalnie w grze. Ponieważ się wtedy bawiłem tworzeniem różnych budynków i stwierdziłem, że zrobię sobie taki budynek. No i tak wyszło. Nie wiem, to jakiś taki dziwny. Dziwnie wyszedł. Nie powiem, że nie. Ale no cóż, to tak. Piszcie w komentarzach, jak będzie nazywała się ta dzielnica, a ja przypnę serduszko tej osobie i po prostu nazwę w następnym odcinku
od razu na samym początku to miasto. A ja dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie dostać łapeczkę w górę oraz suba. I co, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Siema!